Niedoszacowaliśmy zapotrzebowania na bilety. Startup Weekend twierdził, że przy pierwszej edycji w danym kraju, szczególnie jeżeli impreza jest płatna, Startup Weekend chce, żeby była płatna, po to, żeby wszyscy, którzy deklarują, że przyjdą, żeby przyszli. W razie Startup Weekend spodziewał się, że sprzedamy około 40 biletów. My wewnętrznie w zespole celowaliśmy w 75, sprzedaliśmy ich 115. Dlatego zastanawiamy się, co zrobić przy następnej edycji. No, warszawskiej, dlatego że... Salę kongresową wynajmniej. No nie, właśnie o to chodzi, że powyżej chyba pewnej jednak masy krytycznej to nie uda się ociągnąć tego wrażenia, jakie mamy tutaj. Tak? Tutaj wszyscy mogą do siebie podejść. Mamy wspaniałe miejsce, które udostępniła nam Brama Innovation Camp z Politechniki Warszawskiej. Wszystkim się to strasznie podoba, ale ta sala mieści fizycznie właśnie 100 kilkanaście osób, a mamy jeszcze 30 paru mentorów i mamy kilkunastu sędziów. W związku z tym jutro na finale, kiedy zespoły będą prezentowały już swoje finalne prezentacje, walcząc o nagrody przed sędziami, spodziewamy się, że może być tłoczno. W związku z tym, jeżeli chcemy zrobić następną edycję tutaj, a wszyscy twierdzą, że jest to idealne miejsce na Startup Weekend, to prawdopodobnie się okaże, że będziemy musieli odmówić nie 20 osobom, tak jak teraz się stało, bo 20 osób było na waitliście i nie otrzymało biletów, tylko być może jeszcze większej liczbie, ale to oznacza, że może trzeba po prostu robić te imprezy częściej. W innych miastach również. Koledzy ze Speed Up robią w Poznaniu przy okazji konferencji Innovation, na co serdecznie zapraszam w ich imieniu. Wiemy też, że przymierza się Szczecin, przymierza się Kraków. W związku z czym miasta, wpisujcie się. Jakie wnioski z prezentacji, które się wczoraj odbyły i jak to się wszystko dzisiaj rozgrywa? Wnioski z prezentacji ciężko mówić, no bo wczoraj było tak, że były prezentowane pomysły, na podstawie których zostały stworzone zespoły. Widać, że dzięki temu, że staraliśmy się zachować założony przez nas stosunek programistów do nieprogramistów i do designerów, to zespoły od razu wiedzą, co zrobić i pracują i to pracują, budując prototypy, dlatego że około 60% uczestników to są programiści. Mniej więcej 30% to są ludzie od marketingu i biznesu, a 10% to designerzy. Wniosek jeden jest taki, że na pewno powinno być więcej designerów, bo wszyscy mówili w zasadzie jednym głosem, że potrzebujemy designera po tym, jak już uformowali teamy, to jeszcze brakowałoby, brakuje nam, w tym teamie mówiły, że brakuje nam designera. Czym byś zachęcił designerów? No, próbowaliśmy zachęcać na różny sposób. Ale jakbyś teraz... Information Summit, na którym próbowaliśmy zapraszać, próbowaliśmy przez kilka serwisów z tymi skierowanych. Czym mogę zachęcić? No, jeżeli jesteście designerami, pewnie dobrze prosperującymi freelancerami, to jednak nie zbudujecie biznesu. Tutaj możecie spotkać osoby, z którymi stworzycie startup, który po jakimś czasie może przerodzić się w dobry biznes. W związku z tym, jeżeli chcecie spróbować tego i tak jak w firmie Facebook zagrać o miliard dolarów, to jest dobre miejsce na start. Może pomóc nawet tym, którzy zaczynają jakąś przygodę z tym w internecie? Jeżeli nawet ktoś nie chce zajmować się startupami, to ja myślę, że uczestnictwo w takiej imprezie to jest taki powiew świeżości, duża dawka inspiracji, dlatego że tutaj mamy teraz prawie 19 zespołów, które pracują nad bardzo różnymi pomysłami. Widać, że ta energia wręcz bije z ludzi. I dla wielu mentorów z kolei, którzy tutaj przychodzą właśnie charytatywnie podzielić się swoją wiedzą, mówią, że to jest bardzo odświeżające. Szczególnie jeżeli ktoś pracuje w dużych korporacjach, które są bardzo sztywne, nudne, nie oszukujmy się, one są nudne, to ten poziom energii, odwagi i też innowacyjności myślę, że jest zupełnie niespotykany. Dlatego właśnie, jeżeli mówimy o zachęceniu designerów, ale też programistów, czy ludzi zajmujących się robieniem biznesu w internecie, bo ten dokładnie mix potrzebny jest, żeby stworzyć pełen zespół, to w każdej z tych grup ja myślę, że można zachęcać właśnie tym, że spotka się ciekawych ludzi, przez ten weekend zrealizuje się ciekawe pomysły, zyska się dużo doświadczeń. Z jednej strony można się podzielić swoimi doświadczeniami, umiejętnościami, właśnie zrobić jakąś ładną szatę wizualną, ale z drugiej strony bardzo dużo się otrzyma. Tak? To jest taki win. Niektórzy tutaj zarzucali, że są za duże dysproporcje w zespołach. Niektórzy mają po 6 osób w zespole, niektórzy po 3.
Czy to ma... Startup Weekend z definicji jako format w ogóle tego nie limituje. Mhm. A co ciekawe, Startup Weekend przysyła na każdą imprezę osobę z takiego grona bardzo doświadczonych organizatorów, które organizowały już po kilka imprez. Taką osobą tutaj jest Don Ritsen z Holandii, który zresztą zaprasza na swoje Startup Weekendy tam. I on mówi, że kiedy on po raz pierwszy uczestniczył w Startup Weekendzie, brał udział w 12 osobowym zespole. Bo ja właśnie w trakcie pierwszego wieczoru powiedziałem, kiedy dwa zespoły wyszły na scenę, które miały więcej niż 6 osób, że to są takie monster teams. On powiedział, posłuchaj, ja brałem udział w zespole, który miał 12 osób. Startup Weekend w to nie wnika. No, tak dobrały się osoby. I teraz, jak rozumiem, pretensje mają ci, którzy są w tych mniejszych zespołach. Ale to znaczy, że byli po prostu za mało przebojowi. Tak? Pierwszego wieczoru zespoły się formują. Tak? Ludzie ze sobą rozmawiają, w szczególności ci, którzy są tymi liderami, autorami pomysłów, którzy je prezentowali, próbują zachęcać do tego, żeby do nich dołączyć. A ty po prostu za słabo zachęcali. Oglądajcie live stream z tej imprezy, szczególnie jutro, czyli w niedzielę wieczorem, od 6 do 9. Będzie okazja zobaczyć właśnie te finałowe prezentacje. Będzie okazja też posłuchać bardzo doświadczonego grona sędziowskiego. Zachęcam do tego i zachęcam do tego, żeby przygotowywać już pomysły na następny Startup Weekend w Warszawie w listopadzie, ewentualnie następny, o którym wiemy już w Poznaniu, czyli 22-23 października w Poznaniu. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam.